Cześć, dzisiaj o tym, jak zrobić serwetkę na dzień mamy. Miałam robić inną, ale jednak zdecydowałam się na tą, którą będę robiła. Będzie to serce, w środku którego będzie róża. Będę do tego używała włóczki 100% akryl, na szydełko numer 2,5 oraz szydełka 2,5. Nie będę tutaj nic zmieniać z tym szydełkiem. Ok, serwetka jest bardzo prosta i trochę na zasadzie tej, którą robiliśmy na Wielkanoc z naszym zajączkiem. Dobra, zaczynamy. Umówmy się tak, że pokażę pierwsze, powiedzmy, 4-5 rzędów, a potem będę robiła po 2 albo 3 rzędy i będę Wam tylko tłumaczyć, co w poszczególnym rzędzie zrobiłam. Zaczynamy od 6 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. To mi się to zrealizowało. Następnie wbijamy się słupkami nawijanymi. Raz, 2, 3. Trzecie oczko od końca. Robiąc pojedyncze słupki nawijane. Raz, 2 i 3. W sumie musimy mieć cztery słupki. Dobra, jeszcze trochę tutaj poustawiam tą kamerę i zaraz do Was wracam. To jest nasz rząd pierwszy. Ten element to jest tak jakby jedno nasze okienko. Nasza serwetka będzie wyglądać w ten sposób, czyli będzie po prostu jakby wycięta. Cały kształt to będzie serce. I teraz tak, gdzieniegdzie będziemy musieli dodać okienka, a gdzie indziej będziemy musieli je odjąć. Jak to zrobić, nauczymy się w tym filmiku. I teraz tak, mamy dwa rodzaje okienek. Okienka całe i okienka puste. To, które zrobiliśmy, to okienko całe. Okienko całe składa się z 4 słupków, które wykonują po kolei, a okienko puste składa się z 1 słupka, 2 oczek do góry i 1 słupka. Czyli w sumie też gdzieś tam jest 4 oczka, ale w innej kombinacji. Dobra, widzimy. Tak zaczęliśmy, czyli pierwszą kratką pełną. Teraz musimy dodać tak, żeby w sumie były 3. Więc musimy dodać i z przodu, i z tyłu. Więc już w drugim rzędzie nauczymy się, jak dodawać z przodu i z tyłu te nasze kratki. Dodajemy kratkę na początku, czyli zaczynamy od 6 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5 i 6. Obracamy robótkę i wbijając się w 4 oczko od szydełka, raz, 2, 3, 4, robimy słupek nawijany. Raz. W kolejne oczko. 2. W kolejne oczko. 3. W sumie mamy 1 nową kratkę pełną, która składa się z 4 słupków. Raz, 2, 3, 4. Następnie wypełniamy kolejną kratkę, wbijając się po prostu nad słupki poprzedniego rzędu. Raz,
Powinny być 4. 2. 3. 4. Ostatni. 5. Dobrze. I teraz dodamy sobie jedno okienko zamknięte na końcu rzędu. Jak dodajemy okienka na końcu rzędu? Teraz się tego nauczymy. Robimy to w następujący sposób. Nawijamy dwa razy włóczkę na szydełko i teraz wbijamy się tutaj jakby pod ten słupek, który mamy po naszej prawej stronie, tutaj na dole. Widzimy? I robimy przez 2, raz 2, przez 2 i przez ostatnie 2. W ten sposób mamy jeden słupek naszego nowego okienka. W sumie musimy mieć ich 4. Więc powtarzamy naszą czynność. Nawijamy 2 razy. I teraz wbijamy się w dół poprzedniego słupka, czyli tego, który zrobiliśmy przed chwilą. I robimy dokładnie to samo. Dwa. I w dół poprzedniego. Tutaj mamy ten słupek i wbijamy się tutaj na dole. Raz, dwa i mamy 3 i ostatni. I 4. Zaraz Wam pokażę. Tak dodajemy słupki. Tak dodajemy, przepraszam, kwadraty pełne z przodu i z tyłu rzędu. Mam nadzieję, że to było dla Was zrozumiałe. Pokażę to jeszcze w kolejnym rzędzie. W kolejnym rzędzie musimy dodać jeden słupek z przodu, jak odwrócimy oczywiście, i 2 słupki z tyłu. Ten słupek z przodu jest bardzo prosty, więc ja sobie go zrobię nie nagrywając i to, co jest pomiędzy, a zatrzymam się przy tych słupkach, gdzie będziemy dodawać na końcu rzędu. Trzeci rząd. Zaczynamy od 2 kratek pełnych, gdzie jedną dodajemy, czyli dodajemy jedną kratkę pełną, potem zapełniamy drugą kratkę, a następnie robimy 2 kratki puste, czyli 2 oczka do góry i wbijamy się w trzecie oczko. Raz, 2 i 3. Robiąc słupek nawijany. Następnie raz, 2 i to samo. Raz, 2 i 3. Robiąc słupek nawijany. I w ten sposób powstają nam kratki puste. Dobra, teraz musimy dodać 2 kratki na końcu rzędu, więc już będę to po prostu nagrywać, żeby Wam jeszcze raz pokazać, o co chodzi. Nawijamy 2 razy włóczkę na szydełko i wbijamy się w dół poprzedniego słupka. Przeciągamy tylko przez 2, przez 2 i przez 2, czyli trzykrotnie. Następnie nawijamy i wbijamy się w dół poprzedniego, czyli tego, który zrobiliśmy przed chwilą i robimy dokładnie tak samo. Na jedno okienko przypada 4 takie słupki podwójnie nawijane. A skoro musimy zrobić 2 okienka pełne, to musimy ich zrobić w sumie 8.
mamy skończone nasze trzy rzędy. I teraz, tak jak mówiłam na początku, ja będę kontynuować trochę w swoim tempie. A potem będę Wam tylko mówiła, co zrobiłam w poszczególnym rzędzie. Możecie sobie to gdzieś zapisać. Opis także znajdziecie na moim blogu za jakiś czas. Poinformuję Was o tym. I zatrzymam się w momencie, gdzie będziemy odejmować oczka. Bo tego jeszcze pewnie chcecie się nauczyć. Dobra, czyli ja kontynuuję sobie, powiedzmy, dwa, trzy rzędy. Jeszcze zdecyduję za chwilę, a potem Wam tylko będę mówiła, co zrobiłam w czwartym, piątym, szóstym. Po następnej przerwie siódmy, ósmy, dziewiątym. Jakoś tak to fajnie Wam wytłumaczę. W rzędzie piątym nauczymy się jeszcze, jak dodawać puste okienko na końcu rzędu. Robimy to w następujący sposób. Dwa oczka do góry. Następnie trzy razy nawijamy naszą włóczkę na szydełko. Wbijamy się w dół poprzedniego słupka. I przeciągamy przez dwa i przez dwa. W ten sposób powstaje nam puste okienko na końcu rzędu. Dobra. I to jest rząd piąty. I myślę, że to rozwiązanie, które przedstawiłam na filmiku, będzie dobre. Jak będzie jakaś zmiana, to wtedy będę Wam jeszcze dopowiadać. Nasza serwetka zaczyna wyglądać rewelacyjnie i w zasadzie w tym momencie mamy już cały dół serduszka i zostały nam tylko jakby te dwa brzuszki, które będą tworzyły to nasze serce. Świetnie to widać tutaj. I teraz tak, umiemy już dodawać na początku i na końcu rzędu. Wiemy, co to są kratki zamknięte, wiemy, co to są kratki, przepraszam, puste i kratki pełne. Teraz nauczymy się odejmować na początku rzędu i na końcu rzędu. Na początku rzędu jest to w zasadzie dość proste, tak samo zresztą jak na końcu, więc na pewno sobie z tym poradzicie. A już Wam tłumaczę, jak to robić. Jestem teraz na rzędzie 30, dokładnie. Jeszcze sobie tylko tą zaznaczę i już. I w rzędzie 30 musimy odjąć jedną kratkę. Jedna kratka to 4 oczka. Jeszcze to tutaj przygotuję. Więc nie dodając żadnych oczek do góry, robimy w każdym oczku z tych czterech słupki zamknięte. Czyli przeciągamy włóczkę, wbijamy szydełko, od tego zaczynamy, przeciągamy włóczkę i tą włóczkę przeciągamy przez nasze oczko na szydełku. Tak w sumie powtarzamy tą czynność 4 razy. Ok. I potem zaczynamy już kontynuować to, co robiliśmy do tej pory, czyli kratki puste i kratki pełne. Jeszcze sobie to sprawdzę, czy mi się to zgadza.
I mi się to zgadza, więc będę kontynuować. Trzy oczka do góry. I teraz dwie kratki pełne. To jest jedna. I teraz robię drugą. I w ten sposób wygląda, ja już maksymalnie przybliżę, odejmowanie kratek na początku rzędu. Praktycznie w ogóle nie widać tego, że tutaj robiliśmy te słupki zamknięte, a widać, że odjęliśmy tą jedną kratkę. W ten sposób odejmujemy na początku rzędu. Za chwilę pojawi Wam się tekst, co robimy dalej, a ja zatrzymam się przy momencie, gdzie będziemy odejmować kratki na końcu rzędu. Także do usłyszenia za chwilkę. Usuwanie kratek na końcu rzędu jest bardzo proste, bo po prostu je omijamy i do niej. No po prostu je omijamy, nie robimy jej, więc tutaj jest jakby prosta kwestia. Czyli tutaj jakbyśmy jechali cały rząd, to tutaj byśmy kontynuowali. A teraz jakby tutaj zakończamy i idziemy ten rząd w tą stronę. Czyli zaczynamy od trzech oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy. Obracamy naszą robótkę i robimy nasz pierwszy brzuszek. I teraz będę już kontynuować ten filmik tak jak do tej pory, czyli będzie samopis każdego rzędu, co macie zrobić, ile kratek pustych, ile pełnych. I potem na sam koniec jeszcze dwa zdania, no, pewnie wyjdzie trochę więcej. I to będzie koniec. Dobra, także jeszcze do usłyszenia, jak już całą będę miała serwetkę gotową.